Będące pod wpływem humanizmu elity społeczne zaczęły doceniać życie i jego wartość. Cieszyli się i otaczali pięknem, z tego powodu wznoszono wspaniałe kościoły, kamienice i pałace, których wnętrza ozdabiano pięknymi meblami, rzeźbami, tkaninami i obrazami. Przywiązywano dużą wagę do bogatych i okazałych ubiorów. W celu podkreślenia swojej pozycji społecznej, najbogatsi członkowie społeczeństwa brali pod swoją opiekę artystów, stając się ich mecenasami. Ci w zamian tworzyli dla nich dzieła sztuki. W epoce odrodzenia tworzyło wielu wybitnych artystów. Punktem głównym ich zainteresowania był człowiek i każda sfera jego życia. Postać ludzką na obrazach i w rzeźbach starano się przedstawić jak najwierniej i z jak największą ilością szczegółów. Dlatego wzorem twórców starożytnych bardzo dużą wagę, w odróżnieniu od średniowiecza, przykładano do proporcji. Kolebką renesansu, czyli miejscem, gdzie ten nurt najszybciej się rozwijał, były Włochy. Do największych twórców oprócz Leonarda da Vinci należeli Michał Anioł oraz Rafael Santi. Pierwszy z nich – poeta, rzeźbiarz, malarz i architekt. Zasłynął jako projektant kopuły na Bazylice Świętego Piotra w Watykanie oraz autor fresków, czyli malowideł wykonywanych na wilgotnym tynku na suficie Kaplicy Sykstyńskiej. Drugi był genialnym malarzem i architektem. Jednym z największych dzieł Rafaela był obraz Madonna Sykstyńska. Architektura renesansu wzorowała się również na antyku. Budynki charakteryzują się idealnymi proporcjami oraz prostotą i harmonią. Elementami typowymi dla tego stylu były arkady, czyli kolumny połączone łukami, attyki, czyli ozdobne przedłużenie frontowej ściany budynku znajdujące się na wysokości dachu oraz kopuły. Ściany i sufity budynków często ozdabiano freskami.